No, hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcineczek z Amagami, bez SS, kolejny odcineczek Amagami, czyli w sumie można już tak to oficjalnie powiedzieć, według Wikipedii, że to nie jest powieść wizualna, tam Alliance Visual Novel, tylko pełnoprawna gra randkowa, więc zobaczmy, co dalej będzie się działo z naszym głównym bohaterem i jego celem, jakim było przełamanie trwającą już ponad 2 lata traumę. No, dostał kosza na święta. I się chłopak bardzo zniechęcił ogólnie do, powiedzmy, relacji damsko-męskich. No, coś w tym jest. Coś tam jest w tym jego rozumowaniu. Ale to odchodzi teraz w las, w niepamięć, bo podjarany przez swego kumple Umeharę postanawia zmienić swój los. Czy coś w tym stylu. A my będziemy, no, po pierwsze się w niego wcielali, po drugie będziemy mu próbowali coś w tym pomóc w tej sprawie. No dobrze. No to wstęp mamy za sobą. Wszystko chyba działa. Tak jest, wszystko działa. No to jedziemy z kursem. Tak jeszcze powtórzę, że nauczycielka zbierała chętnych do tego, żeby ktoś się zgłosił na ochotnika, żeby dołączył do tego zarządu, który będzie się, zarządu międzyklasowego, który będzie się zajmował organizacją, taką tymi sprawami technicznymi, jeżeli chodzi o festiwal założyciela. No i z mało chętnej dosyć klasy wyłoniła się jedna rączka i zgłosiła się oto ta dziewoja, co jest z nami, przed nami. Więc jedziemy z koksem, tyle jest chodzi o wstęp. O! Ayatsushi-san? Aha, tu muszę mieć. Szczerze, nie jestem pewna, czy jestem odpowiednią osobą na to stanowisko, ale jeżeli powierzycie mi je... Tak, tak! Oto nasza przedstawicielka! Cicho tam, Umehara! Tak jest! Jesteś tego pewna, Ayatsushi-san? Wiesz, że będziesz przez to dzierżyła dwie role? Wszystko będzie dobrze. W większości przyzwyczaiłam się do mojej pracy jako przedstawicielka klasy i w tym okresie nie będzie zbyt dużo związane ze z tym stanowiskiem, więc powinno być dobrze. Niemniej od ciebie oczekiwałam, Ayatsushi-san. Będziesz naprawdę dużą pomocą. Przewodnicząca to, przedstawicielka to jest taka przewodnicząca naszej klasy. Tylko w porównaniu do naszego polskiego odpowiednika, no chyba, że coś się zmieniło, odkąd nie chodzę. No tam to faktycznie coś znaczy. Nie, nie, naprawdę, to nic takiego. Okej, no to zostawiamy... Zostawiamy zadanie członka komitetu, zostania członkiem komitetu Ayatsushi-san. Liczymy na ciebie, Ayatsushi-san. Tak jest. No cóż, wszyscy, nawet jeśli w przyszłości możemy napotkać problemy, dam z siebie wszystko, aby je rozwiązać. Nie mogę się doczekać współpracy z wami. Podarujmy jej nasze oklaski. No i tak, postanowiono, że Ayatsushi Tsukasa będzie członkiem komitetu festiwalu założyciela. No oczywiście ona z tego chciała, więc jej, od razu wam trochę zaspoileruję jej charakter. I było jej to na rękę, że nikt się nie zgłosił. I tak od razu wam powiem, że w anime, w momencie kiedy skupiamy się na właśnie tej bohaterce, to
Yun Chit, nasz główny bohater, Tachibana, ma większą inicjatywę i też postanawia dołączyć do tego komitetu. A w oryginale nie będzie się do tego śpieszył, więc tu mamy pierwszą rozbieżność. Wow! Zostać wciągnięty w tak irytująco brzmiącą pracę. Niewiarygodne. Czy raczej może imponujące? A może lepiej można byłoby to ująć? Oj! Hej, Tachibana! Co jest? Więc o tej zabójczej technice, o której wspomniałem wcześniej. Tak? Czy teraz będziesz mnie tego uczył? Oczywiście, ale najpierw... Co jest? Czy coś się stało? Przypominam, że ta magiczna technika, ta cudowna technika, to po prostu jest sposób Umehary na zdobycie dziewczyny. I tak, on nie ma dziewczyny jakby co, nie? Więc jesteśmy ciekawi, co takiego ma przygotowane dla naszego głównego łebka. W zamian za zabójczą technikę oddaj dwa czasopisma pochodzące z twojej kolekcji. Chodzi o gazetki z dziewczynkami. To jeszcze nie są pornusy, ale wiecie, w skąpych strojach, bikini i tak dalej. To o tego typu gazetki chodzi. Co? Przecież to szaleństwo! Jak to szaleństwo? Przecież to jest całkiem dobry deal, co nie? Cholera, nie mam niczego innego, co mógłbym ci podarować? Posłuchaj mnie, kolego. Są pewne drogie czasopisma, których pragnę. I ty wiesz, o których mówię, co nie? Nie chcesz mi powiedzieć, że... Album fotograficzny, Peach z trzeciego roku i Cream Soda Deluxe. Liczę na ciebie. To przecież są moje dwa ulubione egzemplarze. Hej, 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 kolego. Przecież już rzuciłeś na nie oko, czyż nie? Przypuszcza, że masz rację. No dobrze, dobrze. Wygląda na to, że negocjacje zakończyły się. Kiedy będziesz gotowy, zabierz je i przyjdź ze mną spotkać się na tyle szkoły. He? A dlaczego właśnie tam? To nie jest coś, o czym można rozmawiać przy innych ludziach, co nie? A poza tym, ważna jest również atmosfera takiej wymiany. Atmosfera? Ech, dobra, nieważne. Widzimy się za szkołą. No i właśnie o to chodzi. Liczę na ciebie. No i mamy. Deal został na razie podpisany, a jeszcze nie został sfinalizowany. Teraz idziemy po nasze skarby, żeby właśnie ta umowa została sfinalizowana. Cholera. Umehara. Największą słabością Umehary jest to, że również lubi tego typu księgi pełne skarbów. Ale kto by pomyślał, że może mieć prawie identyczny gust co ja. Czy tam ten sam gust co ja. Wygląda na to, że nie mam chyba za bardzo jakiegokolwiek wyboru. No dobra, już idę po nie. Nikogo tutaj nie ma, prawda? No to się rozglądamy. No dobrze. Wygląda na to, że jest bezpiecznie. Nie ma możliwości, żeby ktoś jeszcze wiedział o tym miejscu. Trochę nie widać, bo niestety nie mogę usunąć tej rameczki w tej grze. Znaczy nie umiem. To nie jest taka typowa... To chyba nawet nie można. Bo to jest port z gry z PlayStation 2, więc chyba nawet nie można robić. Więc mam trochę problemy, jak będę robił te screeny, w sensie miniaturki. Bo tak po prostu, wiecie, robiłem F2 w dobrym ujęciem, to robiłem napisy i YOLO. No coś tam, kurde, wymyślę. Dobra, nieważne. Zaraz po tym, jak zacząłem uczęszczać do tej szkoły, błąkałem się tak jakoś samotnie i nieoczekiwanie natknąłem się na nieotwartą klasę. Wystarczy zrobić tak. I kłódka sama się otwiera. W takim zamkiem jak ten, może się wydawać niemożliwym dostanie się do tego miejsca.
Uff, jak zwykle pachnie tutaj kurzem. Zasłony są szczelnie zaciągnięte, więc prawie żadne światło nie wpada do środka, ale z jakiegoś powodu mogę być spokojnym, kiedy tu jestem. Tutaj, ta szafa. Zdaje się, że chyba wolę te bardziej ciemniejsze miejsca. Ten pokój był moim szczęśliwym znaleziskiem. Jeśli po prostu zostawię stary, zepsuty zamek taki, jakim jest, to mogę używać tej klasy jako mojej własnej, prywatnej przestrzeni osobistej. Cóż, istnieje możliwość, że ktoś mógłby wejść drzwiami z boku, te prowadzące na korytarz. Odkąd zacząłem przychodzić do tego pomieszczenia, nie zauważyłem żadnych oznak, że przychodzą tutaj również inne osoby. Mimo to, gdyby ktoś tu przyszedł, to zawsze mogę po prostu schować moje cudzenka na kartonowym pudełku. Mam nawet wymówkę na wypadek, gdyby ktoś je znalazł. Nie, poczekajcie. Nie czas na tego typu głupoty. Przybyłem tutaj po konkretne rzeczy. Denerwowałbym się, gdybym miał te wszystkie cudzenka w domu, więc trzymam kilka sztuk tutaj, w tym moim sekretnym pomieszczeniu. Chyba jestem jedyną osobą, która umieściłaby tego typu rzeczy właśnie w takim pokoju jak ten. To miłe uczucie. Patrzcie, jaki kurwa z siebie dumny, nie? Że ukrył swoje świerszczyki w takim miejscu. No, nie można mu... Z jednej strony nie można mu odmówić to tego, że w miarę jest innowacyjny. No ale... Ale ciekawe, czy Umehara wie o tym pomieszczeniu. Jakoś nie pamiętam, żeby tutaj się spotykali. Raczej mają swoje, powiedzmy, pogaduchy tam, wiecie, na dziedzińcu, jak jedzą sobie lunch, tam z tyłu za szkołą, tak jak teraz będzie, jak jest brama prowadząca do szkoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, coś w tym stylu. W ogóle nie przypominam sobie, żeby nasz Tachibana w ogóle tutaj przyprowadzał ze swoich, którąś z dziewczyn. Ogólnie to jest takie jego naprawdę prywatne miejsce, jego tajna baza. No dobra. Chyba jestem jedyną osobą... Aha, dobra, to już było. Ale kiedy teraz o tym tak myślę, czy coś takiego nie robi ze mnie delikwenta? Ukrywanie tych drogocennych czasopism w szkole. Zakładanie zamka w drzwiach bez pozwolenia. To nie jest coś, czym powinienem się chwalić. Zdecydowanie dostałbym opieps, gdybym został tutaj nakryty. Jeżeli taka Ayatsuchi-san dowiedziałaby się o tym, zastanawiam się, co by wtedy powiedziała. Tak szczerze, raczej to też chyba nie będzie dla was dużym spoilerem, ale wam powiem, że ta postawa na tej przewodniczącej tej klasy oraz to, jak widzą ją inni uczniowie, no daleka jest od prawdy. No, zobaczycie sami. Jestem pewien, że mogłaby mnie za to znienawidzić. Nie, ona raczej by to wykorzystała dla siebie. W sensie w odpowiednio korzystny dla siebie sposób. Może by jej trochę oczko, wiecie, wzdrygnęło, by sobie pomyślała. Takie, że niezbyt mądry jesteś, ale raczej by machnęła na tą ręką. Wykorzystałaby okazję. Bo w końcu jest na tyle dojrzała, że zgłosiła się na ochotnika, by zostać członkiem komitetu zajmującym się przygotowywaniem imprezy bożonarodzeniowej. Świąteczne przyjęcie. Boże Narodzenie znów nadchodzi. Jakby co, teraz tu nie ma muzyki, to nie tak, że ja wyciszyłem, nie? Takie czasem są dziwne momenty w tej grze. Zima. Aha. Znów to uczucie. Zima w tym roku, mam takie wrażenie, że będzie jakoś nieco inna niż zazwyczaj. Nie, to nie tak. Ja chyba po prostu chciałbym, żeby była inna. No i mamy spotkanie. Pora sfinalizować deala. No dobra, tak jak obiecałem, przybyłem na tyły szkoły. No. Haha, zrobiłeś to, Tachibana.
No cóż, wygląda na to, że jeżeli chcę się tego nauczyć, to bez ciebie się nie obędę. Proszę. Proszę, oto twoje skarby, które tak pragnąłeś. Tak jest! Przepraszam, ta Shibana. Strona tytułowa jest... Strona tytułowa jak zwykle zachwyca. Nie mogłeś z tym poczekać? Masz rację. Mój błąd. No dobra, cóż, na razie, Tachibana. Chyba, że najlepszym wyjściem będzie, jak zaczniesz od tej notatki. Notatki? Haj, dlaczego to tylko notatka? Czy nie lepiej byłoby, gdybyś mi, nie wiem, pokazał? Ci. Nie bądź taki. Mówisz tak, ale naprawdę myślisz, że będzie w stanie wszystko, dosłownie wszystko zapamiętać po tylko jednym moim wyjaśnieniu? No... Dlatego właśnie napisałem to w notatce. No dalej, spójrz. To jest instrukcja taka, wiecie, takie krótkie pierwsze porady i instrukcja, jak korzystać z tego systemu, nie? W tej grze. Że jak klikniemy guzik odpowiedzialny za select na joysticku, to nam wyskakuje. Widzicie? Że mamy, że nam w nic wyskoczy dialogi, że nam menu wyskoczy... No i takie tam. Takie tam podstawowe rzeczy. Ilekroć wpadniesz w kłopoty, po prostu to przeczytaj. Jest krótka i zawiera wyjaśnienia w różnych sprawach. Rozumiem. Hej, Tachibana. Co jest? Dajmy z siebie wszystko. Co? He? Co tak nagle z tym wyskoczyłeś? Obydwoje. Dajmy z siebie wszystko. Umehara. Zrobię to. Pokażę ci to, że zrobię. Tak. Ja również dam w siebie wszystko. W te święta będziemy świetnie się bawić z naszymi uroczymi dziewczynami. Tak jest! Tak jest! Zróbmy to, Tachibana. Tak jest! Zróbmy to! Chyba się za bardzo wkręcili. Nie myśleliśmy, kiedy zaczęliśmy tak z dupy krzyczeć, ale chyba nikogo tutaj nie ma w pobliżu, co nie? I tak we dwójkę odnawialiśmy nawzajem naszą determinację. Trochę za bardzo się podekscytowaliśmy i skończyliśmy na krzyczeniu. Teraz jak o tym myślę, to było to troszeczkę zawstydzające. Dobra, z tego co kojarzę, będziemy mieli zaraz normalny dostęp do rozgrywki. No dobrze. Więc tak wygląda gra. Jak wy będziecie grali, jakby ktoś był zainteresowany, to nie będzie miał tak jak ja tego wszystkiego, no bo to są te wszystkie rozegrane rzeczy, które ja zagrałem, nie? Te niebieskie, to na przykład te takie... Raz, dwa, trzy, cztery... Dwa, cztery, sześć. Sześciany to są różne wydarzenia, które potem będą się odblokowywały, nie? W zależności od naszych decyzji. A tutaj macie na dole, na samym środku na dole macie portrety potencjalnych koleżanek, z którymi możemy się spotkać. I plus do tego, jak są liczby, to są po prostu aktualne wydarzenia, z którymi możemy teraz mieć interakcję. No dobra, więc zaczniemy od mojego ulubionego koloru, czyli czerwony, czyli pani ta. Tylko gdzie to jest? Czekajcie. Bo tu jeszcze można... Guzik... Nie. O, żeby cię nakierowało. Pomieszczenia pierwszoklasistów, nie? I tu macie, widzicie, po prawej stronie, macie, że tam przerwa pierwsza, przerwa druga, przerwa na lunch i taka, powiedzmy, popołudniowo-wieczorna, w te takie, jak już mniej więcej wychodzicie już ze szkoły, nie? To może na przykład będą wydarzenia tego typu, na przykład jak już wychodzicie ze szkoły, na przykład z Umehara, mam z jakąś dziewczyną i idziecie się przejść po mieście. To o to chodzi. No dobra, więc to klikamy. Od samego rana jakoś tak dziwnie... rozbolał mnie brzuch.
Przypuszczam, że powinienem sobie ogarnąć jakieś lekarstwo. Tak tylko troszeczkę, okej? Ależ oczywiście! A teraz dalej, ściągaj ciuchy. He? Zdaje mi się, że słyszę jakieś dźwięki pochodzące z pokoju pielęgniarki. Tu chodzi o to pomieszczenie całe, gdzie są, można sobie japońscy uczniowie mogą sobie na przykład poleżeć, jak mają gorączkę, mogą tam też lekarstwo wziąć i tam zazwyczaj chyba powinno być ktoś ala jakiś pielęgniarka, dlatego nazwałem to pomieszczenie pielęgniarki, bo my chyba takiego czegoś nie mamy w naszych polskich odpowiednikach. Ach! Wow, niesamowite, jakie mięciutkie! Ej, może już wystarczy? Nie, jeszcze nie. Tak jeszcze troszeczkę. Co tam się wyprawia? Ach, co to? O co chodzi? No i teraz możemy podjąć decyzję. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie podgląda? I druga opcja. Trzeba być odważnym i rzucić okiem. Druga opcja. Tak tylko rzucę okiem. Przecież przybyłem tutaj po to, żeby zdobyć lekarstwo na mój bolący brzuch. Co? O, jakaś ty mięciutka, jak miło. Mia, możemy przestać? Co? Jak to? Co tu się wyprawia? Nie, nie ma mowy. Wow, ale one nawet mi się nie mieszczą w dłoniach. Niewiarygodne. Proszę, przestań. Co ona robi? Powinienem ją powstrzymać. Mia? Wypominam, że Mia to jest siostrunia naszego głównego bohatera. Nie! No! Onician, czyli braciszek. Onician? Onisan, czyli pan braciszek. By było takie, nie? Albo szanowny braciszek. Jakby było, trzeba było dosłownie tłumaczyć. Mia, czy ty właśnie... Wiedziałem, że jesteś... odrobinę dziwna, ale żeby robić takie rzeczy z dziewczyną? Co ty w ogóle masz w głowie? O co chodzi? Ja chciałam tylko sprawdzić, czy one naprawdę są takie mięciutkie. Co? Chciałeś sprawdzić? Tak, no bo... Teraz, no wiesz, no chcę powiedzieć, że one naprawdę są takie mięciutkie. Ja... Tak, a no właśnie. To jest Sae-chan. Znaczy, nazywa się Nakata Sae-chan i chodzi ze mną do klasy, co czyni ją moją przyjaciółką. Prawda, Sae-chan? Tak. Rozumiem, przyjaciółka. Ach, ja... A no wiesz, Sae-chan, ale ona... No, nie, ona tak mówi do brata. Ale wiesz, Sae-chan naprawdę ma niezłą figurę, co nie? Co? W sumie... z pewnością tak jest. Nigdy bym nie przypuszczał, że ona może być pierwszorakiem. Ja również chciałam, żeby szczęście się do mnie uśmiechnęło, więc zapytałam Sae-chan, czy mogę je dotknąć. Proszę mi wybaczyć. A, Sae-chan! O nie, uciekła. Jeju, to wszystko twoja wina, Onician. Jak to? Moja? Sae-chan naprawdę jest nieśmiała, więc kiedy nagle wpadłeś do środka, musiałeś ją zaskoczyć. Ale nadal, to nie sprawia, że to moja wina. To definitywnie jest twoja wina. A na dodatek? Strasznie się gapiłeś na jej cycki. Na cycki Sae-chan. Jakiś ciebie zboczuszek. Nie patrzyłem. Definitywnie nie robiłem tego. Nie. Gapiłeś się na nią. Aj, to wszystko dlatego, że Nini jest zboczeńcem. Nie mów do mnie Nini.
Jeju! Rozumiesz? Saecian się tutaj co dopiero przeniosła i nie ma zbyt wielu przyjaciół. Okej. Okay. Jest naprawdę samotna. Naprawdę? Jest ona? Tak. Więc bądź dla niej miły, dobrze? Zrozumiałeś? Znaczy ja nie... Następnym razem, gdy ją zobaczysz, zobaczysz Saecian, po prostu powiedz, że ci przykro, dobrze? Ale... O, przepraszam, ale... No dobra. Ale przecież... Jakim cudem stałem się tym złym gościem? Oooo... A tak długo czekałam na moją szansę. Mięciutkie. Czekaj. Na Kata Saecian. Czy to... Przypuszczam, że... Chyba ją przeproszę, gdy znów ją zobaczę. Patrzcie, Mia też jest idealna. A, i zazwyczaj często się zdarza, że są trzy wersje tego samego wydarzenia. Czyli każdą naszą wybrankę możemy zobaczyć w trzech różnych porach. Na przykład tu one są skreślone, jak widzicie. To na przykład bym mógł, o, dopiero jakbym nie zwracał na nią uwagi, to na przykład potem jest specjalne wydarzenie w czwartego dnia. I ona wyglądałaby inaczej. I całkowicie, i na przykład jeszcze była druga opcja, że na przykład jakbyśmy wychodzili ze szkoły, tu macie, widzisz, świeci się przy evening, czyli w tych wydarzeniach, jak właśnie wychodzimy z szkoły, to też byśmy mieli pierwsze z nią spotkanie, tylko innego rodzaju. No. No i jak widzicie, ale wracając do tego, co powiedziałem, wygląda na to, że Mia jest mi szyją odwracania kotem kota ogonem, no bo jakby nie patrzeć, to dalej jej wina. Zrobiła tak, zakręciła, zamąciła, że wyszło na to, że Tachibana się czuje winny. No dobra, spróbujmy teraz ją przeprosić, nie? Pociągnijmy wątek z tej naszej koleżaneczki. Dobra, tak, to jest... dla pewności, czy nie? O, guzicek, tak, poprowadź mnie do tego wydarzenia. Bo jest tak, no jak mówiłem, są takie guziki, które automatycznie się skierują, nie? Jak, jeżeli jesteś taki trochę ciapowaty, jak ja, i masz całą orientację, nieważne czy wirtualnie, czy na żywo, i potem umiesz się zgubić w takich nawet kafelkach, to właśnie te pomocnicze guziki są bardzo pomocnicze. Ale dobra, wracamy do wątku. Powinienem przeprosić na Kate-san. Tylko gdzie ona może być? Po prostu chyba szukam teraz na ślepo. Wciąż nie mam bladego pojęcia, gdzie ona może się miewać. Gdzie ona jest? A, tam jest. Nakata-san? Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się u pielęgniarki, no cóż, wygląda na to, że Mia naprawdę zrobiła dosyć dziwne rzeczy. A ty dalej się na nią chamsko gawisz. Tak się, kurde, biedna dziewczyna trzęsie. Teraz wam trochę zaspoileruję z jej charakteru, że to nie jest tsundere i ona na przykład umie spojrzeć na daną sytuację nie tylko ze swojej perspektywy, co zazwyczaj w przypadku tsundere jest dosyć ograniczone. A ona, nawet jak wie, że coś głupiego się stało, ale umie zrozumieć to, że na przykład, że to nie banka, wina Tachibany, czy Mumehary, czy kogoś innego, nie? Nawet jeśli oboje jesteście dziewczynami, to wciąż nadal... one naprawdę są duże. Ja przepraszam. Co? Przepraszam bardzo. Hej, poczekaj. I dała nogę. No nie, ona po prostu dała nogę. Chyba muszę zapomnieć o przeprosinach. Przecież nawet nie jestem w stanie z nią normalnie porozmawiać. No i co teraz mam z tym zrobić? No i akcja pod nazwą przeprosiny posłała się... No, wszystko poszło się walić. No dobra, to teraz... czekajcie, pyk, o. Teraz wybierzemy sobie Harukę. Mieliśmy już ją. Przypominam, że jak nasz bohater szedł do szkoły, to właśnie miał... rozmawiał z Umeharą o Haruce.
I to jak tak parę spaczy tutaj po mojej ściądze, to będzie ostatnie wydarzenie w tym odcinku. One są o wiele dłuższe, dłuższe niż tamte dwa razy wzięte, więc skupmy się teraz na czytaniu. O, siemaneczko, szefunciu. Nadszedł czas na nasze zabawy. Powiem wprost. Pora na przerwę na lunch. Zdecydowałeś, co takiego chciałbyś sobie schrupać? Uspokój się troszeczkę. Nie ma się tak naprawdę czym podniecać. Nic szczególnego nawet mi nie przychodzi do głowy. No dobra, dobra. Już trochę czasu minęło, więc czemu nie zrobimy tego? Tego? O, mówisz o tym, kto zostanie naszym chłopcem na posyłki po porażce w papier, kamień, nożyce? Haha, więc jak? Czyżbyś obsrał zbroję? Nie, nie, to nie o to chodzi, że się przestraszyłem. No cóż, no dobra, przypuszczam chyba, że nie mam wyboru. Nic, tylko zanurzyć się w intensywności pojedynkowania się w papier, kamień, nożyce po to, żeby nie zostać chłopcem na posyłki. No i oto jest odpowiedź, którą tak wyczekiwałem. Hej! W końcu nadszedł na nasze ponowne starcie. O, Tachibana również dołącza. Trochę czasu minęło od ostatniego razu. Dzisiaj przełamie moje passo porażek. Haha, dobra, zobaczymy, ruszamy. Tak jest, zróbmy to. Papier, kamień, nożyce. Co? To było... Jedna tura. Cholera, znowu przegrałem. Dlaczego? Tachibana, naprawdę jest... Naprawdę się spałe, jeżeli chodzi o rozgrywki w papier, kamień, nożyce. Dobra, zostaw mnie. No, niech będzie. Co takiego mam kupić? Proszę, oto lista zakupów. Hej, czy ty mówisz na serio? Życzę ci powodzenia. Albo życzę tobie udanych łowów. Dzięki, stary. Pośpiesz się, bo jeżeli będziesz zbyt długo zlekał, to wszystko zostanie wyprzedane. No dobra, zaraz wracam. 5 z każdej z 3 specjalności stołówki. Nieważne jak na to spojrzeć, jest to po prostu zadanie awykonalne. No cóż, chyba nic nie mogę na to poradzić. Zasady chłopca na posyłki w papier, kamień, nożyce mówią, że przegrany musi dostać 5 z najgorszych pozycji. A nawet istnieje kara, że jeżeli będziesz kazał wygranym czekać, no, powiedzmy, że zasady są dosyć surowe. O, dzisiaj jest tutaj zaskakująco pusto. Może rzeczywiście uda mi się kupić to, co mam na liście. Przepraszam bardzo, chciałbym poprosić o 5 miękkich czekolad duńskich, 5 chlebów yakisoba i 5 kanapek z kotletem z szynki. O, to niedobrze. Właśnie skończyły się kanapeczki z kotletem z szynki. Wybacz mi, kochaniutki. No nie, no. No to poproszę pozostałe rzeczy z listy. I tak do tego jeszcze chlebek z curry. O, no dobra, dobra. Poczekaj tutaj minutkę. Dobrze, chłopcze? To całkiem sporo rzeczy, jakby nie patrzeć. A zapakować ci to w torbę? Nie, dziękuję, nie trzeba. No dobra, zrozumiałam. Dziękuję za to, że czekałeś. Dobra, pora się pośpieszyć. Komu do cholery wydawało się, że ograniczanie czasowe było dobrym pomysłem w tego typu rozgrywkach? A no właśnie, to byłem ja. Tak czy inaczej, naprawdę trudno to wszystko zanieść. No trzeba było wziąć folióweczkę, jak ci kurwa proponowała Gamoniu, a nie, on to pewnie wszystko w dłoniach. Ledwo pewnie łazi z tym żarciem. W sumie to żadne zaskoczenie. O, jejciu, cholipka. Mój balans. O. E? A, uważaj, zaraz upadniesz. Co? E? O, trzymaj się tam. Jeb, głośne pierdolnięcie.
Ojejciu, ała. Ojeju. Byłeś naprawdę blisko. Jesteś cały? Tak jest. Patrzę na ciebie, było pełne napięcia. He? He? Morissima senpai? Oj, 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 czyżbyśmy się znali? Spotkaliśmy się wcześniej? Senpai, Morissima senpai, stoi tak przede mną. Co ja teraz powinienem zrobić? Kim ty jesteś? Senpai? No dobra, dasz radę samemu wstać? Co? Wygląda na to, że próbuję co nieco tam zerknąć. Nie, teraz jak mu powiedziałaś, to będzie próbował. A, przepraszam. No cóż, i tak nic nie jesteś w stanie z tamtej perspektywy zobaczyć, więc nie ma problemu. Nie mówiłem, że jak mu wspomniałeś, to już dopiero zaczął. Znaczy, Yuchi ma takie dosyć momenty, że nawet go oskarżają o zboczone rzeczy, to on nawet tak naprawdę nie pomyśli o tym, ale jak mu ktoś powie, to w sumie zainteresuje go to. O nie, jest źle. Hej, proszę, to twoje. Och, dziękuję ci bardzo. Hehe, aż tyle potrafisz zjeść, co nie? Dużo jest, co nie? Tak, wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak? Jakiś ty zabawny. Przecież sam to kupiłeś, co nie? Tak. Więc, czyśmy się gdzieś już wcześniej spotkali? Nie, no w sumie... czyżbym sobie tylko to wymyśliłam? Jeśli będziesz tak na mnie patrzyła, to ja... To musiała być moja wyobraźnia. Przecież jestem bardzo dobra w zapamiętywaniu ludzkich twarzy. Ludzi, których spotkałam. Co? Ale ja... Co ja powinienem zrobić? Jestem całkowicie zestresowany. Więc, jak się nazywasz? O, jestem Tachibana Yunchi. Drugi rocznik? Tak, drugi rocznik. Klasa A. Rozumiem, miło cię poznać, Tachibana-kun. Tak jest. Mów wyraźniej. To prawdziwa przyjemność spotkać się z tobą, Morissima senpai. Dobra, dobry chłopiec, Tachibana-kun. O, dziękuję ci bardzo. Co jest? O co chodzi? Ale co tu się wyprawia? Nie! Nie, tak nie możesz zrobić. Patrz prosto na mnie. Okej! Jeżeli mi mówisz, że mam na ciebie patrzeć, to nadal jest to zawstydzające. Senpai jest tak blisko mnie. Tachibana-kun. Tak? O co chodzi? Jakie masz przesłodkie oczka? O nie, nic. Do zobaczenia i bądź ostrożny. Uważaj, żeby się znowu nie przewrócić. Okej. Czy ja właśnie rozmawiałem z Morissimą senpai? I byłem nawet tak blisko jej. Senpai naprawdę jest niesamowita. I do tego... No właśnie. Sorry. I całą moją drogę powrotną do klasy... byłem rozmarzony, miałem głowę w chmurach. Umehara i inni gadali o różnych takich tam pierdołach, ale wiecie, ale wylatywało mi to jednym uchem, wylatywało jednym uchem, a wylatywało drugim. Dzisiaj naprawdę jest dobry dzień. No i pyk. I dwa inne pierwsze spotkania zostały zablokowane, inne wydarzenia się odblokowały. Czekajcie. I zostaliśmy zmuszeni teraz do nowego wydarzenia.
Ale ja już się na razie będę kończył. Zrobiłem czytaj. Mam tam w save'a, zrobiłem czytaj, żeby się upewnić, czy się wszystko dobrze zapisało. I widzimy się w kolejnych odcinkach, nie? W Amagami. No. Tak jak mówiłem, pierwsze dwa będą takie długie, a te inne będą, postaram się, żeby tak maksymalnie w 30 minutach. No dobra, więc z tej strony był Jakub, a to było Amagami, bez SS. Bo SS? Nie! To SS, co wszyscy kojarzymy w Europie, tylko te, powiedzmy, niezwiązane z ideologią tego niespełnionego akwarelisty, który lubił rysować motylki bez skrzydełek i czułek. Tylko takie, wiecie, związane z anime. Więc z tej strony był Jakub, a to było Amagami. Czyli ta, powiedzmy, jakby nie patrzeć, pełnoprawna gra randkowa. Widzimy się w kolejnych epizodach. Nara!